Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Rysowanka. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest specjalny, ponieważ dostałem dostęp do pełnej wersji Such Art, czyli tej gry, w którą do tej pory graliśmy w demo. Nagrałem z tej gry dwa odcinki, macie je w karcie, więc możecie zobaczyć, jeśli ich nie widzieliście. Ale słuchajcie, za równiutko tydzień wychodzi ta gra oficjalnie do sklepu Steam, a ja dostałem tydzień przed dostęp, taki przedpremierowy, żeby wam pokazać co i jak i żeby sobie dzisiaj coś porysować. I słuchajcie, pierwsza rzecz, którą tutaj widzę, mamy polski język. Mamy polski język, więc rozpoczynamy nową grę. Możemy sobie wybrać imię. Niech będzie, może nie będzie Czoklet. Czoklet. On. Tryb historii. Szybkie przewijanie albo tryb kreatywny. Ciekawi mnie tryb historii. Zobaczymy tryb historii i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Uwaga, uwaga. Jest rok 2130, a ty otrzymałeś właśnie rezultaty swojego profesjonalnego testu kompatybilności DNA. Twój genom wskazuje na to, że posiadasz bardzo rzadki artystyczny talent. O, to ja, to o mnie mówią, to o mnie mówią. Przez dekady sztuka została silnie zdominowana przez roboty oraz inną sztuczną inteligencję. Jednakże w tych czasach artystycznej perfekcji i jednolitości świat sztuki stał się zatęchły i potrzebuje on teraz odnowy. To jest właśnie twój czas, by działać. Zostało ci przypisane studio na pokładzie Międzynarodowego Miasta Kosmicznego, gdzie możesz w pełni wyrazić swoje artystyczne ja. Zaś na Ziemi zagrożenie robotyczną rewolucją rośnie w siłę. Kosmiczny gatunek Krabux jest spragniony słonej wody tej planety. Tylko ty możesz zdecydować, co namalować na swoim kolejnym płótnie. Co ma zagrożenie Ziemi do tego, czy chcę rysować obrazy? W jaki sposób mam uratować świat, rysując obrazy? To mnie ciekawi. Halo, halo. No ale dobra. Winda. Naciśnij, aby przeczytać dokument. Moje nowe studio. Apartament. Międzynarodowe Miasto Kosmiczne. Bezpieczne hasło. Czy to jest bezpieczne hasło? Przepraszam bardzo, czy tak wyglądają bezpieczne hasła? Co to ma być? Apartament A64-3. A64-3. 1, 2, 3. Oj, jak mi okradnął. Jak mi tutaj... What? Hej, to wygląda zupełnie inaczej niż w demku. To wszystko zupełnie inaczej wygląda. Poczekajcie. Koksownik. Dodaje odrobinę ciepła do twojego studia. Aha, to można dopiero kupować. Zobacz, to są rzeczy, które można kupić, jeśli będziemy mieli pieniążki. To jest nasz komputer. Mamy wiadomość. Czekajcie. Witaj w swoim studiu. Od jakiś robot do nas pisze. Jestem ICO-62... Twój asystent oraz kontakt ze Zjednoczoną Ziemią. Podążaj za rezultatami z twojego ostatniego testu DNA i w świetle twojego... Dobra, wystarczy. Wszędzie są pudła, czy to normalne? Pewne wyposażenie nie mogło być zainstalowane przed twoim przybyciem. Niektóre z nich esencjalne do twojej pracy wkrótce zostaną złożone przez naszych techników. Jednakże, co do innego ekwipunku, obawiam się, że będziesz musiał sam pokryć koszty instalacji. Czyli przykro mi, ziomuś, jesteś za biedny. W takim razie, co my tu mamy? Drugi wielki braciszku, słyszałem, że masz w sobie jakieś ukryte artystyczne geny, nie miałam o tym pojęcia. Oto nowe studio w kosmosie. Ufają ci, lol. Mam nadzieję, że nie zrobili pomyłki w ich teście DNA. Tymczasem wczoraj były moje urodziny, a ja niczego nie dostałam od ciebie, więc proponuję tobie namalowanie dla świetnego dzieła sztuki, aby mi to wynagrodzić. Chciałabym dostać piękny obraz jednorożca z masą kolorów. Pa, pa, pa. Okej, okay. W takim razie mamy pierwsze zlecenie. Nasze pierwsze zlecenie to narysowanie obrazu jednorożca. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakiś spray. Halo, spray, podnieś. Ciach, mamy spray. Krabux, niemalże przewodnik. Dobra, o krabuksach się dowiemy potem. Chcę sobie pozwiedzać. Tu mamy jakieś nowe rzeczy. Co to jest? Maszyna do odsprzedaży. A to... Drukarka płócien. Matko, ile tu jest rzeczy! Ile my tu możemy rzeczy robić? Terminal! Wysyła twoje małe obrazy do klientów na rynek. Jeszcze nie skonstruowana. Okej, czy oni to skonstruują? Tu jest farba. A tu jest płótno. Dobra.
To mamy widok na przepiękną Bburg. Bburger? To jest Bburger czy Bburg? Okej. Co my tu jeszcze mamy? No i tutaj mamy to wielki, ten wielki obraz. Czy my mamy na tym wielkim obrazie rysować? Tak, na wielkim obrazie musimy narysować wielkiego jednorożca. A tutaj co jest? Co my tu mamy? Okej, tu są jakieś przechowalnia, przestrzeń dostaw. Tego jeszcze nie mamy. A tu? Jakieś wolne pomieszczenie. Dobra. Tak czy inaczej, słuchajcie, czas na jednorożca. Moi drodzy, jednorożec czeka. To ja sobie może... Może dobra, niech to sobie tutaj stoi. Mamy różne pędzelki i różne rzeczy. Dobra, weźmy sobie ten wielki wałek. Niech nasz jednorożec będzie namalowany na tęczy. Proszę bardzo. Jej się na pewno spodoba w takim razie. Pyk. Troszkę do góry. Ciach, 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 ciach. O! Trochę po swoich własnych ścianach maluje. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. Trzeba będzie zrobić takie ładne przejście kolorów. Nie wiem, jak mi się to uda. Ale wam nie będę tutaj zawracał tym głowy. Zaraz się widzimy. Tak jakby miało to być... Miała to być tęcza, ale chyba zabrakło mi trochę... trochę za dużo żółtego zrobiłem w ten sposób, więc zróbmy może zamiast żółtego tutaj jakiś niebieski i zielony jeszcze na górze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na górę, proszę bardzo. Potrzebujemy teraz takiego ładnego... nie, w sumie zielonego potrzebujemy. Żeby ten żółty nam wchodził delikatnie w zielony, proszę bardzo. O, trochę więcej zielonego. O, perfekcyjnie. Trochę nam się farba kończy, o nie. Jaki to był kolor, czy to był taki nie, to nie był taki kolor. Kolory się już nie zgadzają. Dobra. Okej, moi drodzy, mamy tło, chyba, tak mi się wydaje, chyba się udało, proszę bardzo, piękne, tęczowe tło dla naszego jednorożca, no i teraz potrzebujemy mieć jednorożca i do tego, wiecie co, weźmy sobie taką oddzielną farbę, potrzebujemy sobie tą farbę wziąć, żebyśmy nie mieli problemu z mieszaniem, żeby, wiecie, był jednolity kolor. Wywalmy tutaj jak najwięcej tego i się tylko da. Jeszcze biały potrzebujemy. Czy mogę to odstawić? Jak się rzucało rzeczy? Nie pamiętam. Dobra, nieważne. Pyk. Troszeczkę. Pyk. Pyk. Czy to jest dobry kolor na jednorożca? Myślę, że jest dobry. W takim razie. Weźmy sobie większy pędzelek. Maźnijmy sobie tej farby trochę. I teraz tak. Trochę do góry. I... kadłubek tego jednorożca musi być. Wiecie, jednorożce mają, mają kadłubki. Proszę bardzo. To jest kadłubek naszego jednorożca. O, i on też ma szyję. Bo to jest jednorożec. Jednorożce charakteryzują się tym, że posiadają szyję. Także no, proszę bardzo, troszkę więcej. Zróbmy nogę jednorożca. Zróbmy tutaj kolejną nogę jednorożca. On musi być umięśniony, on musi wyglądać jakby ćwiczył na siłowni. Jednorożce, słuchajcie, łzy jednorożca. I coś tam jeszcze, jakaś chyba, nie wiem, czy nie, krew jednorożca, to są bardzo na czarnym rynku często poszukiwane składniki, więc jednorożec musi o siebie dbać, słuchajcie. Jednorożec to jednorożcowi nie w kaszę dmuchał, czy jak to tam się mówi, więc mamy naszego jednorożca na razie tylko dwie nogi. Dwie będą jeszcze, spokojnie, to nie będzie dwunożny jednorożec, to będzie czteronożny, tak jak normalny jednorożec, proszę bardzo. Jak to wygląda? Nie, nie, spokojnie. Spokojnie, jakby... Hej, ja nigdy nie rysowałem w życiu koni. Ja nie wiem, jak się... Jakoś o tak, prawda? Bardziej. Czemu on wygląda jak wielbłąd?
Czemu ten jednorożec wygląda jak wielbłąd? Nie chciałem, przepraszam. Wybacz mi, jednorożcu. To może w takim razie teraz zróbmy sobie drugą stronę naszego jednorożca, czyli drugą nogę. Oj, to nie jest taki kolor. Ciemniejszy. O. Druga noga jednorożca. O. I z tyłu też druga noga jednorożca. Proszę bardzo. To nie wygląda jakby to była druga noga. Więcej różowego. O, troszkę lepiej. Troszkę lepiej, proszę bardzo. Mamy tutaj, proszę, o, jedno. Jaka nóżka piękna. Także ten. Weźmy sobie może pędzelek mniejszy, proszę bardzo, mniejszym pędzelkiem. Czas. O nie, skończył nam się ten kolor. Czas zrobić grzywę, moi drodzy, proszę bardzo. Piękna, jednorożna grzywa. Trochę jak kut z Bronxu, nie? Taki trochę kut z Bronxu nam wyszedł, ale to nic. I oczywiście łogun. Każdy kuń musi mieć swój łogun. Proszę bardzo. Jest dobrze. Jest dobrze. Coraz bardziej zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem ten nasz test DNA, że mamy geny jakiegoś niesamowitego artysty. Ja nie wiem, czy to się coś nie pomyliło komuś. Ktoś chyba po prostu przełożył złe, nie wiem, złe próbówki w złe miejsce, czy coś, ja nie wiem. Proszę bardzo, nasz kucyk, on jest jednorożcem, przecież bym zapomniał, jak tak można, proszę bardzo, o, mamy piękny jedno, trochę ciemny ma ten róg, czy możemy mu go jakoś rozjaśnić, rogi jednorożców są takie spiralne, nie, proszę bardzo. O. I o. Niech będzie, że on się tak błyszczy. Bo to jest bardzo. To jest bardzo drogi róg i on się tak będzie wymienił w słońcu. Tak samo jak tyłek jednorożca też się będzie mienił w słońcu. Bo on ma bardzo gładką strukturę. Potwierdzone info. Jakbyście kiedyś widzieli jednorożca, to byście wiedzieli. Proszę bardzo. Taki, nie chcę być niemiły, ale ten jednorożec trochę mi jakiś taki przekarmiony wyszedł, no. Nie uważacie? Ale dobra, potrzebujemy jeszcze, trzeba mu zrobić kopytka. To jest super ważne. To jest też super ważne, proszę bardzo, o. A propos rysowania kopytek, to ostatnio miałem wprawę. Nie wiem, czy widzieliście mojego live'a na Twitchu, ale na Twitchu rysowałem rysuneczek i w sumie to wyszedł tak. Więc zapraszam, jak będę rysował, będę z reguły daję znać na Instagramie, więc jak nie chcecie ominąć kolejnego live'a z rysowania, to followujcie Twitcha. A ja wam powiem tylko, że nasz jednorożec jest prawie gotowy. Problem jest taki, moi drodzy, że jednorożce to są magiczne stworzenia i one z reguły to mają jakieś magiczne właściwości, nie wiem, wiecie, jakieś wróżki dookoła nich latają, jakieś są fajne tutaj rzeczy dookoła, o, więc słuchajcie, no gwiazdeczki to jest chyba podstawa,
jeśli mówimy o jakimkolwiek jednorożcu, to gwiazdki to jest podstawa. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I proszę bardzo. O! Niech będzie jeszcze tutaj księżyc. Proszę bardzo. Sailor Moon. O! Przepiękny. Przepiękny. Słuchajcie, ej, moja siostra będzie przeszczęśliwa. Gotowe. Gotowe, moi drodzy. Podpiszę się. Czy? Tada! Przepiękne. Słuchajcie, to jest jednorożec, który ćwiczył na siłowni, więc proszę bardzo, wyślij płótno, zlecenie Kindle. Proszę bardzo, wysyłamy. Czekamy na... Gdzie to idzie? Myślałem, że to jakieś niszczarki. Czekamy na odpowiedź od naszej siostry. Siostro, czy ci się spodoba? Halo? Odpisała, wow! Właśnie otrzymałam swojego jednorożca, to znaczy mam wersję cyfrową. Prawdziwy obraz powinien zająć troszkę dłużej, aby dotrzeć. Lol. Twój jednorożec jest trochę dziwny, ale powiedzmy, że jest zatwierdzony. Nazwę go Ragnarok, gdyż wygląda, jakby miał przynieść całą apokalipsę. On nie jest dziwny, on jest umięśniony. Nie jest gruby, jest puszysty. W takim razie całkiem ładne imię. W międzyczasie twoja licencja twórcy została właśnie aktywowana. Z powodzeniem. Możesz teraz, jeśli chcesz, sprzedawać swoje prace bezpośrednio na rynku sztuki. Po wystawieniu pracy na rynek żadna dodatkowa akcja nie jest wymagana. Dostaniesz powiadomienie, kiedy twoja praca zostanie sprzedana. Dodatkowo zespół techników jest gotów na zamontowanie nowego ekwipunku dla ciebie. Jeżeli masz wolny czas, mogą oni przyjść już teraz. Jestem gotów. O matko, nie odczytałem mojej siostry wiadomości. Zaraz mam nadzieję, że się wszystkiego dowiem. W międzyczasie. O, nawet się nie ruszyłem. Perfekcyjnie. Co napisała nasza siostra? Cóż za świetne imię, wiem, sama je wymyśliłam. A więc teraz jestem w trakcie rozmowy online z moimi przyjaciółmi, pokazuję im twój obraz. Powodzenia z twoimi artystycznymi rzeczami i innymi. Papa. Okej. Okay. A prezent? Jakim mogę prezent? A, bo to ona miała mieć prezent. Dobra, zapomniałem. Ja już chciałem mieć prezent, wiecie. Otwieranie prezentów, skrzyneczek, wszystkiego. To ja bardzo chętnie. Co my tu mamy? J. Czy mamy jakąś nową misję? Okej, drukarka małych płócien oraz terminal do wysłania ich klientom. Wydrukuj i pomaluj chyba. Chyba, że jesteś lamą w rysowaniu, no to możesz polamować swoje pierwsze płótno. Kiedy skończysz malować swój obraz, wyślij go na rynek. Okej, czyli naszym kolejnym zleceniem gdzie jest to coś do... Drukarka płócien. O, tu się drukuje. Możemy wydrukować 1 do 2, 1 do 2, 1, 1, 1, 1, 5. I gdzie tu się zatwierdza? Klik. A, dobra, mam płótno. Proszę bardzo. O, ciach. Czeka nas. Nie wiem, co nas czeka dokładnie. Halo? Czeka nas narysowanie czegoś. I tak sobie właśnie teraz myślę, jeśli dotrwaliście do tego momentu, co wy na to, żeby zrobić serię? Co wy na to, żeby zrobić z tego serię? Coś jak Passport Out, czyli po prostu co odcinek rysowalibyśmy jakieś obrazy, a wy w komentarzu pisalibyście, co możemy namalować. Więc napiszcie teraz w komentarzu, co mogę namalować. Nie dzisiaj, ale w kolejnym odcinku oczywiście. A ja w tym czasie namaluję... Wiecie co? Skoro jesteśmy takimi profesjonalnymi malarzami, to czas narysować coś profesjonalnego. Narysujmy Monalizę, okej? Nie pamiętam, jak się dokładnie tą Monalizę powinno tutaj... O! To jest na farby! To jest pyciek z farbami! Poczekajcie! To się dobrze składa, niech ten pyciek z farbami tutaj będzie. Musimy mieć kolorki. Taki kolorek. Co tu jeszcze? Monaliza jest w takich odcieniach żółtego i niebieskiego, prawda? W sensie kiedyś była inna, w sensie kiedyś inaczej wyglądała, ale teraz jest taka zniszczona trochę
ten obraz i ma tutaj takie różne... Nie wiem, czy to jest ten sam kolor, który użyłem? Ops. O, dobra. Weźmy też jakiś na pewno żółciutki. Dobra, to jest nasza paleta kolorów. Więc teraz... Nie, jeszcze niebieski! O matko, co ja was tu oszukuję? Próbuję was okłamać perfidnie. Oskamować was próbuję. Spokojnie, jeszcze niebieski. Proszę bardzo. O! Musimy zrobić tak. Musimy zrobić... Myju. I potrzebujemy niebieskie tło. Proszę bardzo. Podstawa naszego obrazu jest... O! Niebieska. Siup. O nie! Nie! Nie. Abort. Abort. Co tu się wydarzyło w ogóle? Chociaż wiecie co? Taki niebieski jest nawet ładniejszy. O! I teraz tak. W tle Monalizy były jakieś takie paskudne, brzydkie góry. Proszę bardzo. O nie! A, bo to nie wyschło! Gdzieś tu jakaś suszarka powinna być. Kiedyś była. Czy jest tu gdzieś suszarka? Gąbka? Come on! Suszarka mi jest potrzebna, pomóżcie! Gdzie jest suszarka? Suszarki mi nie dali. Dobra, to musimy sobie bez suszarki na razie poradzić. Tylko jest problem taki, że nam to... Nam to się tutaj wszystko troszeczkę maziajuje. No ale dobra. O! Niech będzie to w ten sposób. O, a tu w oddali były jakieś drzewka, jakieś dziwne rzeczy. W sumie nas to mało interesuje. Jakieś tam o, powiedzmy. I jakieś tam tutaj jeszcze o, powiedzmy. I w sumie niech tutaj będą jakieś o. Że to są drzewa, prawda? Proszę bardzo, ciach. Jakby ktoś się zastanawiał, to są choinki. Narysowałem właśnie przepiękne, o, choineczki. O, perfecto bellissimo Leonardo da Vinci ciach. Normalnie jak prawdziwa Monaliza. W sensie jeszcze bez Monalizy, ale jak już prawdziwa Monaliza prawie. No dobra, moi drodzy, ale czas narysować naszą Monalizę. Proszę bardzo. O, doskonale, proszę państwa. Nasza piękna, piękniutka pani Monalizo. Nie jesteś taka żółta na pewno. Troszkę, o, może być. Piękna główka. I ona tu jakoś ma te ręce złączone. Tu jest sobie jedna ręka na drugiej ręce leży. Grzecznie, proszę bardzo. A, i jeszcze chyba dekolt, prawda? Nie wiem, czy ona ma ten dekolt widoczny? Aż sobie sprawdzę na telefonie. Włosy. Ona ma najbardziej... Oj. Najbardziej zwykłe, zwyczajne włosy. O, trochę za jasne. O. Ma najbardziej zwyczajne... Proste włosy, jakie można mieć, to mi przynajmniej troszeczkę ułatwia sprawę. Proszę bardzo. Czy te włosy gdzieś idą potem? Czy ona po prostu te włosy o takie ma? Te włosy wchodzą za strój, co jest trochę dziwne, ale okej. I teraz tak. Skoro mamy nasz kolor skóry, który jest tak średnio kolorem skóry, to może zróbmy jej... Oj, jeszcze ciemniej. O, podbródek, proszę bardzo. Wiecie, światłocień i w ogóle to jest... To są ważne sprawy. O, tutaj trzeba jeszcze zrobić, proszę bardzo. To może zróbmy jeszcze, że tu jest ta rączka, która sobie jest. A tu jest... Druga rączka, która też sobie jest. powiedzmy, okej? Tu mamy nos.
tu będzie jedno oko, tu będzie drugie oko. O nie. Ona nie miała brwi, prawda? Ona nie miała brwi. W takim razie... O, trochę wytrzeszcz. Trochę wytrzeszcz, ale to nic. O no. O no. O no. Trochę ciemniej. O nie, za jasne. O nie. Jeszcze. Nie, za jasne. Znaczy za pomarańczowe. W takim razie tutaj zróbmy, że to jest taka... O, ręka, proszę bardzo. Po tej stronie możemy tu jeszcze zrobić, że to jest taka ręka, proszę bardzo. O... Nie wiem, już teraz nawet nie patrzę, jak wygląda prawdziwa Mona Lisa. Ja teraz po prostu, wiecie, to jest artystyczny performance w tym momencie. Tutaj artystycznie performuję. A tak naprawdę to nie wiem, co robię. Nie opójcie, co robię. Pyk. No jak dwie krople wody, no, jak... O nie! Jak dwie krople wody, nie mam czarnego koloru. Właśnie sprawdziłem, jednak zerknąłem, jak wygląda Mona Lisa i sprawdziłem, że tu jest jakaś taka kręta droga obok niej, więc zróbmy tutaj krętą drogę. Już jakby nie zwracajmy uwagi, że wcześniej zrobiłem tu jezioro. Nie ma to żadnego znaczenia, prawda? Tu jest... Czy to droga, czy to jezioro, tam... Kto tam na to patrzy, prawda? To może teraz tak. Troszkę chmurek. Nie wiem, czy Mona Lisa miała chmurki, ale narysujmy trochę chmurek, proszę bardzo. Elegancko. I tutaj. I... Słuchajcie, moi drodzy, no ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, tak jak jest ten mem spam z The Office. This is the same picture, jestem perfekcyjnym kopiowaczem dzieł sztuki. Ja nie wiem, może jak to teraz wyślemy, to oskarżą nas o plagiat. Zobaczymy? W sumie nie sprawdzałem. Czy oni mogą nas oskarżyć o plagiat? Umieść gotowy obraz. Pyk. Wyślij. Sprzedaj na rynku. Wyślij. Przewidywana sprzedaż w ciągu 9 do 44. W ciągu 7. Aha, za mniej się nie da. 50, 100... Za 50, proszę bardzo. Kupujcie moje obrazy! Market bot. Czy my tu możemy teraz sprawdzić? Czy możemy teraz zobaczyć, jak to wygląda? O, wiadomości. Został dodany na rynek. Życzę udanego dnia. Mam przyjemność poinformować, że genialny zespół techników jest gotów. Kolejna instalacja? Co nam teraz montują kolejnego? Jakieś nowe rzeczy? Co zostało dodane? Drugie zamówienie. O! Zamówienie dla klienta! 250 kredytów! I coś jeszcze mamy chyba. Nie wiem co. Zobaczmy. Chwila. Powolutku. Co do następnej wizyty techników? Okej. Okay. Chyba wysłałam ci prezent. Wow, dzięki. I mamy zamówienie. Dobra, na razie to zamówienie sobie zostawmy. Gdzie jest prezent? Halo? Gdzie jest prezent, który dostałem? Rzeźba, okej. Okay. Tu jest nowe pomieszczenie. Ile tu się rzeczy dzieje? Słuchajcie, nie no, musimy z tego zrobić kolejny odcinek jakiś. Bo po prostu normalnie nie wyrobimy z tym wszystkim. Jest zbyt dużo nowych, fajnych... Czy można stąd wyjść? A!
to nie... Tu można nawet przytrzymywać własnych więźniów. Cudowna gra. Słuchajcie, 10 na 10, ale dobra, to wystarczy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, za tydzień gra wychodzi na Steama, więc będziecie mogli sami ją przetestować. A póki co, do zobaczenia w kolejnym i cześć!